Cześć moi kochani, w końcu rusza Clash Royale Liga robiona przez samego Supercella. Tak jak wam mówiłem, ta gra, czyli Clash Royale, ma naprawdę duże podłoże, żeby być potężną grą e-sportową. Wchodzą w to największe marki. Już w wielu krajach są ligi krajowe i nie tylko. Tylko w Polsce po prostu nadal się ciągle gada, że ta gra umiera. Ta gra troszeczkę straciła na popularności na YouTubie i wyświetleni i tym podobne, ale nie straciła jako e-sport, jako e-sportowa gra. Ta liga pozwoli odżyć tej grze znowu. Dużo osób już, bardzo znanych graczy, którzy na przykład rok temu odeszli od Clash Royale'a, ileś miesięcy temu, powracają i na ich Twitterze, na swoich Twitterach postują posty, że właśnie wracają, że ciekawi ich ta liga, że chcą w to zacząć grać. Tego brakowało w Clash Royale'u. W innych krajach, na przykład w Hiszpanii, w Niemczech, jest to wszystko tak mocno rozwinięte, że no, nie da się tego ogarnąć. W Polsce tylko jest takie przeświadczenie, że ta gra umarła. Wiele maili dostaję tego typu, że chodzę do szkoły, moi koledzy ciągle mówią, że Clash Royale umarł i ta gra już nie istnieje. I ja boję się im powiedzieć, że ta gra ma się bardzo dobrze, tylko w Polsce właśnie tak jest. No tak jest, no po prostu koledzy się boją powiedzieć, przyznać, ale ta gra nie umarła. To jest po prostu teraz taki trend, że jeżeli ktoś powie, że Clash Royale jest bardzo dobrą grą, to jest po prostu wyśmiewane, ale to jest tylko w Polsce, my tylko tak potrafimy, więc napiszcie w komentarzach, jak jest u Was. Dobra, no ale zaczniemy, będą Północna Ameryka chyba i Europa startują właśnie 20 sierpnia. Pokażę Wam teraz Europę, Team Liquid i Fnatic. Mam Fnatic, zawsze mówię Fnatic, Fnatic. Próbowałem znaleźć ich team, ale nie mogłem znaleźć ich teamu. Ej, Team Liquid, zobaczcie, bardzo dobrze Wam znany Suryka Goblin będzie grał w tym teamie. Diego, Azylis, Juicy J. Czyli tak czwórki, właśnie takie czwórkami będą gry rozgrywane, więc bardzo dobrzy gracze będą, już na pewno wielu kojarzycie. No w ogóle napiszcie mi w komentarzach, komu będziecie kibicować, jakiemu teamowi. Team Twin Questo i Misfits. Chyba też mam ich, poczekajcie. Tutaj próbowałem znaleźć na Twitterze ich skład, ale nie znalazłem. I co tu jeszcze? Team Questo. Team Questo chyba nie znalazłem. Nie mam. Dobra, więc jedziemy dalej. Zobaczmy, to jest wszystko pierwszego tygodnia. I to będą rozgrywki właśnie w Ameryce, w Europie, Azja chyba też ma swoje rozgrywki. I później wszystkie te teamy, które się dostaną do kolejnego etapu, do wielkiego finału, będzie gdzieś wielki finał rozegrany i rozegrany, zobaczymy, który największy team zostanie zwycięzcą. SK Gaming i G2. SK Gaming, byłem na ich stronie, ale strona ich nie działa. I G2, Fey, Felciu, Canario i Sheer. Tak wygląda ich team. G2, SK Gaming, Misfits, Allegiance. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, będę musiał sobie później popatrzeć. Dokładne wymowy. Dziękuję, to Fnatic. No i tak to wygląda pierwszy tydzień właśnie w Clash Royale lidze. Zobaczymy, jak to wygląda w Ameryce. Complexity Contra Trip Gaming. Powiem Wam szczerze, że wielu z Was na pewno nie kojarzy Trip Gaming, a właścicielem tej organizacji jest nikt inny jak sam Chief Pat. Właśnie to jest jego organizacja. Z tego co wiadomo, jest szefem i zobaczcie, jakich ma zawodników: Oxalate, B-Red, Tommy, J-Montem, Elke i Team 2. Ja będę musiał się naprawdę połączyć ich wymowy, żeby dokładnie to wszystko mówić. Energy, Immortals, CLG, Stotives, Trip Gaming Immortals, jak widzicie, Cloud9, o właśnie, Cloud9 jeszcze jest, też dotarłem do ich składu. Trainer Chris, Berin, Winx, Eric, Adam, Danan. Tak wygląda właśnie Cloud9, jeżeli chodzi o składy. Energy, CLG, nie znalazłem ich jeszcze, dokładnie nie szukałem wszystkich, ale będzie trzeba troszeczkę ich poszukać, więc tak, Clash Royale. O, Questo, jest, Team Questo, przepraszam, miałem właśnie ich zakładkę. Soaking,
Chuchi Tzu Benju Signed, więc tak wygląda właśnie ich. I tutaj mamy właśnie jeszcze Team Liquid, SK Gaming, mają stronę w naprawie, tutaj nie znalazłem ich, G2, Tribe, Trip, Clyde Now. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że naprawdę ja czekałem na ten moment bardzo długo. To będzie dla mnie coś fantastycznego, że wielkie marki w to wchodzą. Staram się, nie ukrywam, staram się o pozyskanie pozwolenia na, jeżeli nie skomentowanie, pokazanie jakichś walk na żywo, to o wykorzystanie walk i zrobienia z tego skrótów tydzień po tygodniu, jak to będzie wszystko wyglądało. Takie newsy będą się pojawiać na mojej stronie, więc ja jestem naprawdę bardzo zakochany w tej grze, w e-sporcie i czekam na to. Clash Royale ożyje w Polsce, czekam też na to, że w końcu coś się ruszy. Mamy Pride, mamy jeszcze dwa mniejsze zespoły, w tej chwili nie jestem w stanie wam ich wymienić, bo też się od nich niedawno dowiedziałem. Mam nadzieję, że jakaś liga w końcu ruszy, znajdzie się jakaś marka, która zechce zasponsorować, taką ligę stworzyć. Pride już ma swoich zawodników, Wróbelka i Bloody'ego Dave'a, więc jak widzieliście, tutaj są cztery miejsca, więc Pride, czekamy na kolejne dwa miejsca do zajęcia. Mogę wam jednego zawodnika podsunąć, mam bardzo dobrego zawodnika, więc myślę, że wam się spodoba ta Clash Royale Liga. Podlinkuję wam w opisie w Instagrama i YouTube właśnie kanał, na którym to wszystko będzie rozgrywane. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie, komu będziecie kibicować i myślicie, że kiedyś może polska jakaś organizacja w to wejdzie mocno, tak żeby tam się dostać. Trzymamy kciuki, ja czekam na 20. Jest 19, jutro idę na dzień do pracy. W poniedziałek mam wolne i będę oglądał. Może zrobimy jakieś wspólne oglądanie. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę, bo Clash Royale w końcu ożywa. Mam taką nadzieję. Trzymajcie się.